Wielka Brytania opublikowała zieloną listę państw podróżnych. Wśród 7 pozycji nie znalazło się miejsce dla Polski. Zielona lista podróżna oznacza państwa, których odwiedzenie nie będzie związane z kwarantanną po powrocie. Decyzja obowiązuje bez względu na szczepienie. Wśród 7 znalazły się Niemcy, Austria, Norwegia, Rumunia, Słowenia, Słowacja czy Łotwa. Spośród nich tylko Słowacja oraz Łotwa przyjmują niezaszczepionych Brytyjczyków bez kwarantanny. Końcowo spis obejmie 36 krajów, choć niektóre mogą zostać przeniesione na listę żółtą. Aktualnie trwają obserwacje sytuacji w poszczególnych rejonach. Z listy żółtej plus na żółtą przeniesiono Francję. Zaszczepieni nie będą musieli odbywać kwarantanny w domu. Z koloru czerwonego na żółty trafiły natomiast Indie, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tu zostanie zniesiony przyjazd jedynie dla obywateli czy rezydentów Wielkiej Brytanii lub Irlandii. Przyjeżdżający obywatele wysp będą mogli zostać w domach, a nie w płatnych hotelach. Znalazło się kilka obszarów, które dodano na listę czerwoną. Mowa m.in. o Gruzji czy Meksyku. Wzrosną także ceny hoteli dla osób w nich osadzonych. Dla pojedynczej rezerwacji z 1750 funtów na 2285 oraz dla drugiej osoby z 650 na 1430. Zmiany wchodzą w życie od godziny 4 rano w sobotę.